Gramy w życiu różne role i niektóre z nich wymagają zupełnie innych zasobów i zupełnie innego podejścia niż inne. Jak więc być najlepszą wersją siebie w dowolnej sytuacji? Okazuje się, że istnieją pewne konkretne rzeczy, które można zrobić przed wejściem w sytuację, żeby odstresować się, żeby w pełni się na tym skupić, żeby znacznie lepiej Ci poszło to, co chcesz, żeby Ci dobrze poszło. Czy to jest egzamin, czy to jest rozmowa o pracy, czy to jest wystąpienie publiczne, randka, a nawet znacznie mniejsze rzeczy, na przykład jeżeli zaczynasz pracę nad nowym projektem, chcesz usiąść i zrobić kawał dobrej roboty, w jaki sposób się do tego zabrać, o tym będziemy mówić dzisiaj. Zauważ, że jeżeli przechodzimy od jednej sytuacji, od jednej roli do drugiej, bez jakichkolwiek rytuałów, że tak powiem, przejścia, to zdarza się tak, że ktoś jest bardzo zdenerwowany, bo w pracy coś się złego stało, przychodzi do domu i robi się dość nieprzyjemny dla domowników, dlatego że wydaje mu się, że dlatego, że na przykład, nie wiem, zupa jest zasłona albo śmieci są niewyniesione, to powoduje te wielce złe emocje w jego ciele, podczas gdy oczywiście te emocje jeszcze pochodzą z pracy, no i ta osoba może się stać, powiedzmy, nieprzyjemna, racjonalizując sobie, że aha, dlatego tak się źle czuję, bo widzę w tej rzeczywistości obecnej coś tam małego, co można skrytykować. Jeżeli ta osoba zastosowałaby to, o czym będę mówił w dzisiejszym wideo, to nie przyniosłaby do domu tych wszystkich negatywnych emocji, tak o, i nie zaczęła się po prostu wyżywać na przykład na domownikach za to, że się źle czuje. Słowo na dziś to przygotowanie. Chodzi o takie przygotowanie mentalne do nowej sytuacji. Pierwszym krokiem do tego, żeby naprawdę być najlepszą wersją siebie w danej sytuacji, jest to, żeby pozbyć się myśli i emocji, które byśmy przenieśli z poprzedniej sytuacji. Czyli jeżeli w dalszym ciągu jesteśmy w jakiś tam sposób pobudzeni, nasza głowa się zastanawia nad różnymi rzeczami, to warto zatrzymać się na chwilę, wziąć kilka oddechów, być może zamknąć oczy i na przykład na 2 minuty skupić się wyłącznie na swoim oddechu, żeby się sprowadzić do takiego poziomu po prostu zero. Można też wypisać sobie na kartce wszystkie jakieś myśli, które nam przychodzą do głowy, bo nasz mózg chciałby, żebyśmy nie zapomnieli o wielu różnych ważnych rzeczach, ale jeżeli je zapiszemy, to mózg poczuje się bezpiecznie i odpuści nam na chwilę i nie będziemy musieli o tym jakoś kompulsywnie myśleć. Czyli czyścimy jak gdyby to, co się stało w przeszłości, żeby to nie wpływało na to, jak będziemy działać w tej nowej sytuacji. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy przyszli do kuchni i chcieli zrealizować jakiś nowy przepis, no ale patrzymy, jest sterta naczyń do umycia, śmieci są niewyniesione, w związku z czym zanim się zabierzemy za przepis, trzeba tą kuchnię posprzątać. Dokładnie coś takiego trzeba zrobić, jeśli chodzi o myśli i emocje z poprzedniej sytuacji, żeby one nie wpływały źle na nasze zachowanie w tej sytuacji, która będzie teraz i tej sytuacji, która jest dla nas ważna. Kolejnym krokiem jest przywołanie przydatnych nam zasobów do tej konkretnej nowej sytuacji. Czyli na przykład idziemy na rozmowę biznesową jakąś i chcemy być na tej rozmowie otwarci, ciekawi, kreatywni, pewni siebie, wyluzowani, przyjacielscy. Chcemy poszukać jakiegoś tam rozwiązania, na przykład wygrany z jakimś tam potencjalnym partnerem biznesowym. Jeżeli tak, to warto jest powiedzieć sobie, w takim minimalnym planie to by było powiedzieć sobie, jestem pewny siebie, jestem kreatywny i tak dalej, bo jeżeli mówimy coś o sobie, to natychmiast jakoś na nas wpływa, ale lepszym jeszcze podejściem jest poczucie tego w swoim ciele, czyli jak to jest, jak ja się czuję, kiedy czuję się pewny siebie. Przywołać sobie nawet sytuację z przeszłości, w której byliśmy pewni siebie i po prostu to poczuć na chwilę. To jest troszeczkę tak, jak komputer czyta jakieś pliki z dysku twardego i wrzuca je do pamięci podręcznej, żeby mieć je łatwo dostępne. Tak samo jak w kuchni byśmy powyciągali pod ten przepis jakieś produkty, chociażby z zamrażalnika, z lodówki, przygotowali wszystko, żeby było pod ręką. Tak samo i tutaj. Wchodzimy w te emocje, które chcemy później odczuwać na tym spotkaniu czy na tym egzaminie. Jesteśmy w stanie sobie przywołać je, żeby były po prostu pod ręką. Kolejny krok to jest skupienie się na naszej intencji. Po co my to robimy? Co my od tej sytuacji chcemy? Dlaczego to robimy? Co nam to da? I co konkretnie chcemy osiągnąć w tej sytuacji? Jeżeli to będziemy mieli na świeżo w głowie, to też bardzo się to dobrze przełoży na to, jak będziemy działać w tej sytuacji już. Zupełnie nawet podświadomie będziemy jakoś tak zaginać rzeczywistość w kierunku tej naszej intencji. Tutaj na przykład, jeżeli idziesz na spotkanie jakieś biznesowe, to stworzenie jakiegoś kreatywnego, fajnego rozwiązania, które będzie na zasadzie wygrany dla obu stron jest takim fajnym celem, taką intencją, żeby właśnie mieć ją w głowie przed wejściem na to spotkanie. Kolejny krok to przećwiczenie całego tego zdarzenia, które się ma wydarzyć, w głowie w formie wizualizacji. Zamykamy oczy i zastanawiamy się, jak to będzie. Aha, czyli na początku przywitamy się. Jaka będzie atmosfera? Jak my się będziemy czuć? Co będziemy mieli w głowie wtedy? Okej. Tak to zrobimy, tak to będzie przebiegać. Później usiądziemy, później będziemy mówić, później będziemy też słuchać, później będziemy się zastanawiać, później dojdziemy do jakichś tam wniosków i później to się zakończy sukcesem. Mamy to wszystko przećwiczone w głowie, w związku z czym jak już się znajdziemy w tej sytuacji, to nie będziemy się czuli jakoś tak przerażeni tym, że to jest nowa sytuacja, nigdy w niej nie byliśmy wcześniej. Nie, myśmy już byli w tej sytuacji wcześniej w naszej głowie i ona przebiegła idealnie, w związku z czym mamy taki wzór, wobec którego możemy porównywać to, co się dzieje i wiemy, jak nakierować się na właściwy kurs, bo widzieliśmy, jak to przebiega w idealnym świecie i możemy dzięki temu znacznie lepiej zadziałać. Kolejny krok może być trochę zaskakujący, a jest niezwykle ważny, a chodzi tu o to, żeby odpuścić przywiązanie do rezultatu w tej sytuacji, który chcemy osiągnąć. My wiemy, co chcemy osiągnąć, na przykład chcemy zdać ten egzamin, ale odpuszczamy przywiązanie do tego rezultatu. Czyli mówimy sobie, bez względu na to, czy zdam ten egzamin, czy nie zdam tego egzaminu, to mogę być równie szczęśliwy, mogę mieć równie dużo sukcesów w życiu, jestem równie wartościowy, to nie decyduje o niczym tak naprawdę na dłuższą metę. Może się okazać w końcu, że po 10 latach od niezdania tego egzaminu powiesz, że niezdanie tego egzaminu było najlepszą rzeczą, jaka Ci się przydarzyła w życiu, bo dzięki temu jakichś zmian dokonałeś lub dokonałaś i dzisiaj masz na przykład, nie wiem, wielomilionową firmę. Przez to właśnie, że akurat tak się to stało. Czyli odpuszczamy takie parcie na ten rezultat i akceptujemy oba możliwe rezultaty. Po prostu będziemy się skupiać w tej sytuacji wyłącznie na tym, żebyśmy my zrobili to, co do nas należy tak dobrze, jak się da, a rezultat jest już mniej ważny. To jest tak jak na przykład na meczu, jeżeli drużyna dała z siebie absolutnie wszystko, to ona wygrała, bez względu na to, jaki był wynik meczu. No bo jeżeli na przykład nie dawała z siebie wszystkiego, ale grała przeciwko jakiemuś słabemu przeciwnikowi, no to tam jakieś takie zwycięstwo jest, ale to wiadomo. A jeżeli grała przeciwko znacznie lepszemu przeciwnikowi, dała z siebie wszystko i tak przegrała, to i tak w pewnym sensie wygrała, bo zrobili ci piłkarze, załóżmy, to, co mogli. Podsumowując, jeżeli wchodzimy w jakąś nową sytuację, w nową rolę, gdzie to jest ważne, jak będziemy działać, to warto jest pozbyć się na chwilę myśli i emocji z poprzedniej sytuacji, dojść do takiego spokojnego, jakiegoś skoncentrowanego stanu, gdzie nie mamy tych właśnie niepotrzebnych rzeczy w głowie i w ciele. I kolejna rzecz to jest załadowanie jakichś swoich przydatnych stanów emocjonalnych, jest skupienie się na intencji naszej w tej sytuacji, co my chcemy, dlaczego my tego chcemy, jest przećwiczenie sobie tego w wyobraźni, i w końcu nieposiadanie takiej presji na rezultat, nie skupianie się na rezultacie końcowym jakoś kurczowo podczas tej czynności. Jeżeli będziemy podczas egzaminu cały czas myśleć, czy zdamy, czy nie zdamy i czy nam się życie zawali, czy jeżeli nie zdamy, no to nie będziemy w pełni obecni na tej sali egzaminacyjnej, nie będziemy w stanie się w pełni skupić na przykład odpowiadaniu na pytania. Także bardzo warto pogodzić się z góry z tym, że to może wyjść, to może nie wyjść, to jest nieważne. Ważne jest, że ja tutaj zrobię najlepszą robotę, jaką jestem w stanie zrobić i to jest ok. Jeżeli ja to zrobię, to ja wygrałem, bez względu na wynik. Jeżeli tak do tego podejdziesz, to po pierwsze wyciągniesz z siebie to, co najlepsze i będziesz mieć naprawdę najlepsze działania, na jakie Cię stać w życiu w tej danej chwili, a z drugiej strony pozbędziesz się tego stresu. Z jednej strony pozbędziesz się go dzięki tej wizualizacji, jak to by było, gdyby to było idealne, bo później już jak wejdziesz w tą sytuację, to będziesz już w niej jak gdyby po raz drugi, trzeci czy któryś, bo już wcześniej mieliśmy to w głowie. A z drugiej strony właśnie przez odpuszczenie tego przywiązania do rezultatu poczujesz po prostu spokój umysłu, skoncentrowaną uwagę. Możesz się skupić tu i teraz, bo nie wpływa na Ciebie przeszłość, czyli nie przenosisz tych emocji z poprzedniej sytuacji, ale też nie wpływa na Ciebie za bardzo przyszłość, bo nie masz obsesji na punkcie wyniku. Masz wyłącznie skupienie na teraz. Teraz w tej sytuacji, mając takie zasoby, mając taką intencję, mając taką wizję, chcę zrobić to, co mogę, tak dobrze, jak tylko mogę i to będzie ok. Jest takie podejście, że życie nie przydarza się nam, ale przydarza się dla nas. Czyli cokolwiek się stanie, jeżeli na przykład nie zdasz tego egzaminu, to właśnie to może być coś, co było Ci potrzebne. Czy żeby się ogarnąć, zacząć się więcej uczyć, czy żeby na przykład zmienić w ogóle trajektorię Twojego życia. Nieraz się zdarza, że takie traumatyczne jakieś przeżycia typu rozwód czy ciężka choroba budzą ludzi z takiego letargu i po tym doświadczeniu ludzie stają się wielcy, ludzie zaczynają faktycznie zwracać uwagę na to, jak żyją, czego naprawdę chcą. Budzą się z takiego snu po prostu bycia zahipnotyzowanymi przez społeczeństwo w jakieś tam role takie standardowe, po prostu, nie wiem, pracuj tylko dla pieniędzy i tak dalej. Później nagle się budzą i zaczynają sobie zadawać jakieś ważne pytania, zaczynają jakąś taką swoją drogę znajdować. Dlatego nie przejmujmy się tym wynikiem, skupmy się na tym, żeby zrobić dobrze to, co robimy i to będzie ok. Jeżeli podobało Ci się to wideo, to możesz zostawić komentarz, dać łapkę w górę, podzielić się tym wideo z innymi ludźmi, zasubskrybować mój kanał. W tym wideo to wszystko. Pozdrawiam Cię serdecznie, Sebastian Schabowski.